Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynku kryptowalut. Dziś opowiem trochę, jak połączyć analizę fundamentalną z analizą techniczną. Zapraszam, zaczynam. Zaczynamy standardowo od Bitcoin Cash. Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę wymieszany. W trakcie analizowania wykresów będę mówił trochę o fundamentach, jak to wszystko połączyć, zgrać, jak to wszystko wykorzystać, żeby najlepiej i najbardziej efektywnie to wyglądało wszystko. Dobra, Bitcoin Cash. Na Bitcoin Cashu, no niestety, przebiliśmy linię trendu wzrostowego. Wsparcie na wcześniejszym lokalnym szczycie. No i to nie wygląda nam najlepiej. Zróbmy tą linię na przerywaną. Ale tutaj jeszcze mamy najważniejsze wsparcie w okolicy 1100 dolarów. No a potem to już w ogóle okolice 1000, w sumie 972, wcześniejsza ATH. Bitcoin. Bitcoin, nowe rekordy, nowe ATH. Przebił już 14 tysięcy dolarów. Tak, ja tutaj pisałem artykuł w okolicy 11 tysięcy. Czy to już mamy pęknięcie bańki na Bitcoinie? Jak widać, nie mamy. Rysowałem bardziej pionową jeszcze linię, nachyloną pod większym kątem. Czyli da się jeszcze rysować kolejną linię bardziej nachyloną. Tak jak już jakiś czas temu dawno zastanawiałem się, czy jest to możliwe. No i jest to możliwe, jak widać. Teraz tak, przez cały czas mówię o tym, ale w komentarzach ktoś się pyta, co się stanie 10 grudnia, co się stanie 18 grudnia i czemu to są ważne daty. No i to jest właśnie informacje, jakie możemy gdzieś znaleźć w internecie. 10 grudnia wchodzą kontrakty na CBOE, na jakąś jedną z większych giełd w Stanach. Potem 18 grudnia jest to CME. Jeszcze większa giełda. I czemu te informacje są ważne? Teraz, które są ważne, a które nie są ważne? No to niestety, to jest kilka problemów z informacjami i z fundamentami, które gdzieś tam znajdziemy. Niestety muszę was przestrzec przed tym, że największe portale zagraniczne, które informują o kryptowalutach, no niestety mają całą masę różnych fejków, no i bardzo dużo artykułów sponsorowanych, więc naprawdę trzeba umieć odfiltrować to, co tam możecie znaleźć. Na moim Facebooku wrzuciłem taki filmik z rybkami, które łykają wszystko, co im się rzuci. No właśnie, i to jest problem z fundamentami i z informacjami, że żeby potrafić odfiltrować to, co jest ważne, od tego, co, no, co jest po prostu zwykłym fejkiem albo jest artykułem sponsorowanym, czyli ktoś to specjalnie puszcza taki artykuł, żeby napompować cenę jakiegoś waloru. Kolejnym problemem jest to, jeżeli słuchacie albo oglądacie jakieś kanały ludzi, którzy pokazują różne informacje, to tak, te informacje są już przefiltrowane przez te osoby, czyli wybrały te informacje, które akurat one uważały za ważne, to po pierwsze, a po drugie, jak ktoś sam gra, no to niestety jest już skażony tym, że w co zainwestował, szuka jak gdyby poparcia na to, że dobrze zainwestował, więc będzie skłonny wyszukiwać informacje, które są pozytywne, a pomijać te negatywne. No to jest niestety kolejny problem. Samemu ciężko wszystko sobie analizować, kursy, ciężko znajdować informacje. No trzeba by naprawdę na pełny etat, albo nawet więcej, siedzieć nad tym, żeby to samemu ogarnąć. Więc jak wybrnąć z tego? No, trzeba sobie tak, no zasadniczo znaleźć osoby, które mają jak najmniejsze przekłamanie rzeczywistości. No to jest niestety w dzisiejszym świecie dość ciężkie.
A oprócz tego może znaleźć sobie jakieś osoby, które patrzą na pewien w przeciwny sposób na pewne rzeczy niż inne osoby. No, dzięki temu widzimy, że na przykład to, co nam się wydaje, że jest różowe, okazuje się, że jest granatowe, a nie różowe. No i co więcej, no to jest, jak mówię, dość skomplikowane, ale z tego, co zaobserwowałem ostatnio, granie pod pewne informacje może przynosić spore zyski. Można też się na tym mocno przejechać. Tak, jeżeli chodzi o Bitcoina, no teraz przez cały czas jest grane już od dłuższego czasu, od kilku tygodni, jak nie od miesięcy, od wejścia właśnie na te duże giełdy w Stanach. Kurs jest pompowany, to raz, dwa, forki, które na Bitcoinie, które gdzieś tam rozdrapują Bitcoina, okazuje się, że też powodują pompowanie kursu. No i to zmierza do nieuchronnego, czyli do pęknięcia tej bańki, którą mamy. To, co nieuchronne, nie znaczy, że musi się zdarzyć dziś albo jutro. Tak samo jak mamy bańkę na akcjach, na giełdach akcji. Też może ona pęknąć dziś albo na przykład za 5 lat. W kryptowalutach wszystko się dzieje o wiele szybciej, więc nie spodziewam się trwania tej bańki jeszcze 5 lat. Szczególnie, że mamy już bardzo wysokie poziomy, ale co nie oznacza też, że nie mogą być jeszcze wyższe. Dobra, to taka dygresja odnośnie informacji i fundamentów. Bitcoin zmierza w górę. Nie będę się silił na prognozy, jak daleko zajdzie. Tak jak mówię, to datą, która może się okazać bardzo znaczącą, jest 10 grudnia. To jest niedziela. Chyba po południu te kontrakty ruszą. Także wtedy może naprawdę mocno bujać. A teraz przejdźmy do kolejnych kryptowalut, bo naprawdę się tutaj sporo dzieje. Jedne dość mocno spadają, drugie dość mocno rosną. Bitcoin Gold i Bitcoin Cash też nam spada, Bitcoin Gold również. No tutaj niestety jest korelacja między nimi. Kapitał teraz jest pompowywany w Bitcoina. Odpływ z Bitcoin Casha i z Bitcoin Golda. Tutaj Bitcoin Gold jeszcze jest powyżej swojej linii trendu wzrostowego. BitShares. Tak, BitShares przetestował wczoraj wcześniejszy opór na wcześniejszych szczytach. Dash. No Dash niestety przebił swoją linię trendu wzrostowego. Widać, że gdzieś te pieniądze, które płynęły na Dasha, powoli się skończyły. Szczyt, który mieliśmy, ten wolumen, no był, ten wolumen był mniejszy niż na wcześniejszym szczycie niższym. No może to też oznaczać, że no brak kapitału nowego i będziemy testowali to wcześniejsze ATH. Tutaj wrysujemy sobie już nowe ATH od razu. Zobaczmy dalej. Ethereum Classic. Tak, Ethereum Classic doszedł do swojego wcześniejszego ATH. No to jest dobre miejsce na odbicie i można tutaj próbować zakładać pozycję z małym stop lossem. Jednocześnie mamy akurat blisko linii trendu wzrostowego. Ethereum. Też w podobnym miejscu jesteśmy. Tutaj niestety a teraz jeszcze przy okazji a propos Bitcoina, Ethereum. Ethereum jest traktowane takie jakby kryptowaluta drugiej generacji. Tak, po forku mamy ETC jeszcze. Mamy jeszcze Liska. Mamy jeszcze inne kryptowaluty, które stanowią konkurencję dla Ethereum. Zaraz dojdę do IOTY, bo IOTA może być traktowana jako kryptowaluta trzeciej generacji, która na razie chyba nie ma jakiejś konkurencji, ale nie wszystko działa jak należy. I tutaj może pokażę Liska, bo tak jak akurat ETC i ETH nam spadało, to Lisk nam wyskoczył jako alternatywa na przykład do ETH. No ale niestety też wszedł spad poniżej wcześniejszego ATH. Także tutaj ETC, ETH, Lisk bym wrzucał do jednego worka jako taki pakiet kryptowalut, powiedzmy drugiej generacji, które
No, coś wnoszą więcej niż samo przesyłanie wartości. Zobaczmy dalej. Game. Na game tutaj nic się ciekawego nam nie dzieje. O, i IOTA. IOTA mieliśmy niezły wystrzał cenowy. Faktycznie ktoś napisał w komentarzu, że podobnie jak na Bitcoin Cash było. Na Bitcoin Cash mieliśmy mocny wystrzał, no i potem szybka korekta, ale gdzieś ten Bitcoin Cash próbuje nam iść w górę. Jak będzie na IOTA? No, widać, że korekta nam się tutaj rozkręca ładnie. Dzisiaj jesteśmy już poniżej dołek dzisiejszej świeczki, jest poniżej wczorajszej świeczki. I teraz co? Tak jak mówię, IOTA może być tą walutą trzeciej generacji. Czy będzie miała konkurencję? No, oczywiście, że będzie miała. Tutaj akurat w kryptowalutach konkurencja bardzo szybko jest w stanie się zorganizować, bo mamy projekty open source, czyli otwarte źródłowe, czyli że każdy ma dostęp do całej technologii, tak naprawdę. A ja to już jest technologia, jak gdyby mega, mega pokomplikowana. Z tego, co sobie wczoraj przejrzałem, jak to wszystko wygląda. No, wszystko wygląda bardzo ciekawie i obiecująco. Ale tak jak wygląda ciekawie i obiecująco, powiem tak, jak zobaczyłem pierwszy raz w 2011 roku Bitcoina i co on prezentuje, no to byłem mega tym zafascynowany. No teraz już powiedzmy z biegiem czasu już trochę mniej. Potem jak zobaczyłem, jak jeszcze miał wejść Eternum, no podchodziłem do tego z dużym sceptycyzmem. Może nie za dobrze, że takie miałem podejście. Potem jak już wchodził Lisk, no już byłem bardziej otwarty na nowe rzeczy. No teraz jest IOTA. No i teraz staram się już patrzeć przez pryzmat mojego doświadczenia wcześniejszego, patrzeć na to bardziej w sposób otwarty. Ale zdaję sobie sprawę z zagrożenia. Pozytywnym dla IOTA jest to, że duże korporacje zaangażowały swój kapitał, więc kasy nie zabraknie na rozwój. To też jest dodatkowo taki kop w tyłek od tych korpo, że jak dają kasę, to będą wymagały, więc to jest lepiej działa niż te projekty, bo IOTA na ICO chyba zebrała tylko 500 tysięcy dolarów w porównaniu z ilomaś tam milionami, które jakieś startupy popierdółki zbierają. To naprawdę jest mało i te miliony niestety przewracają ludziom w głowach. O, przy okazji milionów. Na kryptowalutach nie jest może jakoś tak bardzo trudno zarobić milion. Powiedzmy, jak masz jakiś tam kapitał wyjściowy dość konkretny. Ale problemem jest tak naprawdę utrzymanie tych pieniędzy, nie tracenie ich później i zarabianie jeszcze. Ludzie, którzy nie mają doświadczenia w zarządzaniu kapitałem, no prawdopodobnie te pieniądze, które zarabią, bardzo szybko stracą. No, przez cały czas możecie poczytać różne artykuły o różnych milionerach bitcoinowych na kryptowalutach zarobili. Tak, no ale ja nie, niestety nie jestem przekonany, czy te osoby na tym dobrze wyjdą, bo większość, obstawiam, że te 90% pieniędzy stracą, nie wiem, w pierwszym roku, albo nawet w ciągu 2 lat. No tak to niestety działa. Dlatego ja staram się kontrolować kapitał i jak najbardziej podchodzić do tego w sposób taki, żeby świadomie zarządzać tym kapitałem. No, to naprawdę potrzeba dużego doświadczenia. Nawet jak macie duże doświadczenie w zarządzaniu dużymi pieniędzmi, może się okazać, że to będzie jednak za mało i to, co zarobiliście na kryptowalutach, no to jest tak szybko. Może się okazać, że tak szybko jak zarobiliście, tak szybko możecie to stracić. Dlatego tutaj jeszcze w jakichś przyszłych filmikach będę o tym mówił więcej. O, to też zauważyłem, że mało kto o tym mówi. Zarządzanie kapitałem. Można, tak jak wygranie w totolotka, można wygrać w totolotka mając szczęście, ale potem, żeby to szczęście pociągnąć dalej, żeby to wykorzystać, to naprawdę już jest mega ciężko. To nie jest takie proste. Może jak sobie gdzieś to poukładam w głowie i powiem wam gdzieś w jakichś następnych odcinkach dokładnie moje przemyślenia,
Jak podejść do tego tematu, no żeby wyjść z tego zwycięsko, żeby się nie okazało, że nagle ta kasa przewróci wam w głowie i zamiast pozytywów to będziecie przeklinali dzień, kiedy poznaliście Bitcoina czy kryptowaluty. Ale jeżeli potrafi się zarządzać kapitałem, to naprawdę można wyciągnąć z tego same pozytywy. Dobra, IOTA. No a to jak tutaj mówiłem, korekta i to co opowiadałem, w międzyczasie zaczynały nam się tutaj mocniejsze spadki. Czy w takim układzie wchodzić IOTA? A, bo mówiłem o pozytywach, a negatywnym wariacie może być to, że niestety nie będzie to wszystko działało. Na razie nie działa na tej IOTA tak jak potrzeba. Te przelewy nie działają tak sprawnie, nie wszystko tu funkcjonuje, portfel nie bardzo działa. Dlatego samo kupienie IOTY może się okazać, że kupicie za 5 dolarów i będzie za rok, nie wiem, po 50, no ale nie wiem, giełda splajtuje, portfel się wysypie, coś się popsuje, ktoś wam komputer zhakuje. Jest dużo niebezpieczeństw. A dobra, ale skupmy się teraz na analizie technicznej. Czy jest sens wchodzić w IOTA? No, tak jak mówię, teraz jestem bardziej otwarty niż na Ethereum, jak chodziło. I patrząc pod to, że te duże korporacje zaangażowały swój kapitał, więc może to być projekt przyszłościowy. Jeżeli okaże się, że to jest faktycznie kryptowaluta trzeciej generacji, to może to nam przegonić Bitcoina pod względem kapitalizacji. No, szczególnie, że Bitcoin teraz jest pompowany pod spekulacje akurat na dużych giełdach. I w którym momencie wchodzi? Tak, mamy tutaj linię trendu wzrostowego. Można by próbować gdzieś w tych rejonach na odbiciu na tej linii, ale najbardziej sensownym wejściem byłoby w okolicy 1 dolara. No i teraz tak, jeżeli kurs by nam szybko spadł do 1 dolara, no to wtedy już ciężko wchodzić, bo psychicznie widzimy, że aha, no to chyba coś jest nie tak z tym projektem, skoro szybko wybił do góry i szybko spadł. Dlatego ciężko wtedy jest podjąć taką decyzję na zakup jakiegoś waloru. No ale z tego co obserwuję, jakby tak cena spadła, to mogłaby być to dobra cena do zakupu. No szczególnie, że tak jak mówię, na razie na IOTA nie wszystko działa sprawnie. A może nawet mniej działa niż działa, więc wszystko jest tak, gdyby żyjemy marzeniami. No ale potencjał jest. Przez cały czas powtarzam, będę powtarzał, nie wskakujcie do jadących pociągów. Nawet jak pociąg gdzieś ucieknie, to patrzcie, co się dzieje. No, już wyskoczył na 5 dolarów 6, 60 centów i już mamy po 3,30, czyli prawie spadek o 50%. Jeżeli chcecie już koniecznie coś kupić, to kupcie sobie, nie wiem, cukierka w sklepie. Coś innego sobie kupcie, żeby zaspokoić wewnętrzną chęć kupowania. Tylko może nie jakieś drogie rzeczy, bo wtedy się okaże, że w takiej zaspokojeniu wewnętrznych chęci kupowania no, ludzie kupują kompulsywnie i kupują rzeczy, które im są niepotrzebne. Tak, cukierek też może nie być za dobrym rozwiązaniem, bo może się okazać, że akurat cukier nie wpływa na was dobrze. No, ogólnie cukier nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem zajadanie się słodyczami. Czasami lepiej wybrać jakieś mniejsze zło. Tak jak mówię, jeżeli już chcecie kupować coś kompulsywnie, to postarajcie się wybrać coś takiego, co będzie wam potrzebne, a nie będzie jakoś szkodziło za mocno. Dobra, czyli tak, IOTA może być projektem przyszłościowym, a może być totalną klapą. Jeżeli projekt przyszłościowy, to kupujemy IOTA, ale jak tutaj spadnie? Może przy tej linii trendu, ale zauważcie, że to będzie powiedzmy około 2 dolara to dolar, czyli jeszcze 50% niżej. No naprawdę ciężko coś tutaj mówić pod względem analizy technicznej przy takich gigantycznych wzrostach. No gigantyczne wzrosty, gigantyczne spadki. No i to niestety jest też reguła. Także może być bardzo fajnie, a może niestety nie być ciekawie. I to a propos jeszcze IOTY odnośnie fundamentów. Tutaj 29 listopada był news o tym,
że właśnie duże korporacje zainwestowały w IoT. No i zobaczcie, kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Tutaj była czerwona świeczka. I dopiero od następnego dnia ludzie sobie przetrawili te informacje. A może to coś fajnego, a może to ma znaczenie. Tak, ma znaczenie, i nagle i poszła tutaj lawina w górę. Także jeżeli chodzi o informacje, to zobaczcie, że informacja była w tym miejscu. Sprzedawaj fakty, czerwona świeczka, i dopiero od następnego dnia zaczęły się wzrosty. Lisk. No, Lisk, tak już wspominałem, trochę w alternatywie do ETC i ETH. No, ale ten wzrost został szybko zniesiony. Tutaj na Lisku mamy mega niezdecydowanie, widać szarpaninę mocną. Lisk może być też takim czarnym konikiem, który gdzieś tam wyskoczy. No ale może też w tych blokach zostać. No niestety od początku Lisk ma pod górkę. Odkąd pamiętam, chyba po wejściu na giełdę też gdzieś spadał. Zobaczmy, jak to było na początku. Tutaj, no niestety, pierwsza świeczka zaburza już całkowicie obraz. No nieważne. Lisk ma trochę pod górkę, ale deweloperzy niestety to chyba nie wiem co robią, ale to co robią niestety nie pomaga Liskowi w żaden sposób. Dobra, Litecoin. Tak, Litecoin jako alternatywa do płatności doszedł do 100 dolarów. Na wcześniejszej bańce w 2013 roku to było 50 dolarów, więc tak naprawdę to ATH, które zrobił teraz, dwa razy tyle, co było w 2013, to jest nic w porównaniu do innych walut, które tutaj gdzieś wyskoczyły w kosmos. No, albo w porównaniu do Bitcoina, który przebił 10 razy swoje ATH. Więc Litecoin też może być też takim czarnym konikiem, no bo jeżeli ja mam coś przesłać, to powiedzmy przesyłam to przez Litecoiny. Na pewno nie używam Bitcoina, bo to nie nadaje się do żadnych przesyłania wartości. To można osiwieć, czekając na jakieś potwierdzenia albo stracić kapitał, jeżeli przesyłamy małe sumy. No ale Litecoin ma tutaj konkurencji większość innych kryptowalut, więc plusem Litecoina jest to, że ma dużą kapitalizację, jest na większości giełdach, jest rozpoznawalny i łatwo te pieniądze przesyłać, zamieniać. No ale widzimy, że te 100 dolarów jakąś stało się tutaj zaporą. Przesuńmy sobie to ATH tutaj. Zaporą na razie nie do pokonania. No tu jest miejsce na tych 93 na odbicie, wcześniejsza ATH. No jeżeli w tym miejscu nam nie odbije, no to prawdopodobnie będziemy testowali tą linię trendu wzrostowego. Neo jest też takim projekcikiem, który może nam zabłysnąć. Może być konkurencją dla ETH, ale na razie stoi w blokach. I czy tak będzie stał dalej, czy wyskoczy? Też nie wiem. OMG. No niestety ostatnio spadki, gdzieś tam wraca do testowania linii trendu wzrostowego. Pay. No Pay przez cały czas wzdłuż linii trendu wzrostowego. Ktum. Przez cały czas w tym samym miejscu. Augur. Augur miał dwa wybicia. Teraz pora korekta. Sayacoin. Mocne wybicie. Korekta. Steam. Dzisiaj przebił wcześniejszy lokalny szczyt. Tutaj gdzieś się czai powoli. No i ze Steama też coś może być ciekawego. Zobaczymy, jak tu się rozwinie ten dzisiejszy dzień. Stratis. Tak, Stratis po wyjściu z dużego trójkąta. Już popatrzcie, dwa razy wychodził dołem z tego trójkąta. I dopiero wyjście górą, tak jak mówiłem no, w którymś odcinku, że będzie szansa do testowania ATH. No i dzisiaj mocne wyjście górą i może być test ATH. Stellar. Tak, Stellar idzie w górę mocno. I teraz odnośnie Stellara i fundamentów. Informacje, że Stellar będzie wykorzystywany do transferów
międzykontynentalnych pieniędzy i też korpo duże nawiązało współpracę ze Stalarem, była 16 października. Akurat w tym dniu, jak poszła, tak coś kojarzę. No, mogę się mylić, jakbym się mylił, to poprawcie mnie w komentarzach. I w tym dniu mieliśmy mega wystrzał na Stelarze. Tak, ale potem korekta. Kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Okazało się, że co? No, że tak, no będzie, ale nie wiadomo kiedy, co, jak i stał w blokach przez miesiąc czasu. Ale teraz pytanie, czy coś się faktycznie zaczęło dziać w tym temacie? Może tak być. Albo ludzie przeanalizowali sobie sytuację i doszli do wniosku, że Stellar faktycznie będzie wykorzystywany i mamy wzrosty. Dlatego Stellar też może być taką walutą, która no, pójdzie mocno w górę. No, ale na pewno nie kupujemy jej w tym momencie. Jeżeli byśmy chcieli kupować Stellara, to będziemy czekali na korektę do tego wcześniejszego ATH. A i teraz kolejna ważna sprawa. Jeżeli bardzo chcecie kupić jakiś walor, no to prawdopodobnie kupicie go po złej cenie. Kupicie po dobrej cenie coś, jeżeli wam na czymś tak bardzo nie zależy. Jak nie kupicie Stellara, bo nie spadnie, no to nie kupicie. Kupicie coś innego. Jest tyle naprawdę innych walorów. Wiem, że emocje czasami są gigantyczne. Jak się pogląda jeszcze jakieś programy, a najgorzej jak się pogląda jakieś programy ludzi, którzy jeżdżą jakimiś super samochodami, jakieś super fajne dziewczyny i w ogóle podróżują do nie wiadomo jakich krajów. No to nagle się człowiekowi zakręci w głowie, włączy mu się zazdrość, chciwość i też bym tak chciał. No i się kończy tak jak zwykle, kupowanie na górkach, sprzedawanie na dołkach, bo potem się męczy strach, nie poszło w górę, a miało iść w górę, przecież mówili, że pójdzie w górę, no przecież tak miało być. No dlatego tutaj większość ocenia mój kanał jako mega pesymistyczny. No, można to tak odbierać. No. Ja na to patrzę, większość tych naganiaczy internetowych to są tacy krótkodystansowcy. Przebiegnie 100 metrów, no i zadyszka i koniec. A zobaczcie, za 5, za 10 lat, jaka z tych osób będzie dalej coś kręciła, będzie gdzieś robiła coś w tej sprawie. Jak zaczynałem się bawić kryptowalutami w 2011 roku, to te osoby, z którymi gdzieś rozmawiałem na forum bitcoinowym, to zostało kilka osób, można policzyć na palcach jednej ręki, ile osób zostało z tamtej grupy, która gdzieś tego bitcoina poznała na samym początku. Nie wiem, może teraz już żyją gdzieś w ciepłych krajach po prostu i mają to gdzieś. A może po prostu stały się inne, gorsze rzeczy, a może po prostu psychicznie nie wytrzymały. No niestety na dłuższą metę, jeżeli sobie nie rozłożymy sił, no to się wykończymy psychicznie, fizycznie. Więc tego można odbierać mój kanał jako pesymistyczny. Ale jeżeli spojrzy się na to długofalowo, to jest mega optymistyczny, bo sobie tutaj powoli coś robimy. Kontrolujemy kapitał, włączamy ochronę kapitału i sobie żyjemy i z roku na rok mamy coraz więcej pieniędzy, jesteśmy coraz bardziej zadowoleni, coraz więcej umiemy, coraz bardziej świadomi jesteśmy życia, coraz, no ogólnie idziemy w dobrym kierunku. A jeżeli będziemy chcieli naśladować osoby, które teraz są strasznie zadowolone, mega, wszystko hiper, to może się okazać, że za chwilę niestety mogą tego nie wytrzymać. Powiem wam, jak wygląda mój poziom zadowolenia. Mój poziom zadowolenia z życia jest powyżej przeciętnej, tak? Osobiście oceniam. Ludzie, którzy mnie znają, oceniają pewno mój poziom zadowolenia jeszcze wyżej niż ja sam. I teraz nie mam jakichś wahań nastroju, które powodują, że mój poziom zadowolenia spada do poniżej przeciętnej. Jeżeli mój poziom zadowolenia spada, to spada do powiedzmy przeciętnej. No i od tego momentu się odbija. Mam też wybicia poziomu nastroju, które idą wysoko w górę, ale nie do jakichś astronomicznych poziomów, gdzie potem no, jest
spadek duży, tak jakby wziąć sobie jakieś takie mocne narkotyki. Jest mega euforia, a potem mega dół. No ja staram się, żeby amplituda mojego nastroju była niezbyt duża, ale utrzymywała się powyżej przez cały czas powyżej przeciętnej. No i mojego doświadczenia jest, że to się sprawdza. Nie mam jakichś stanów euforycznych, gigantycznych, ale też nie mam żadnych dołów. Ogólnie jest pozytywnie, powyżej średniej, spadki są do średniej max i są wzrosty, ale nie do mega euforii. Ale potrafię też się cieszyć mocno czymś, ale nie aż tak, żeby powodowało to później jakieś mega załamania nerwowe. No, niestety to jest druga strona medalu euforii. Potem jest dół. No, pewno ze swojego doświadczenia też wiecie, jak to wygląda. Jak nie wiecie, to się zastanówcie, popatrzcie sobie w przeszłość, co się działo, kiedy byliście mega zadowoleni i później co było po tym. Tak samo jak macie mega dała, no to logiczne jest, że potem przyjdzie odreagowanie. Dobra, popatrzmy dalej. USDPLN. Tak, tutaj mamy ciekawą sytuację na dolarze, bo dolar nam się przez cały czas osłabiał i zatrzymał się na wsparciu długoletnim. I mamy odbicie. No i pytanie, czy to wsparcie wytrzyma. Jeżeli wytrzyma, no to tutaj powinniśmy to odbicie pójść wyżej, a jeżeli nie, to dolar będzie nam się jeszcze bardziej osłabiał. Ale to jeszcze będę o tym mówił. Waves. O, Waves jest walutą. Akurat Waves nie analizowałem bardziej dogłębnie. Więc nie będę tutaj się starał na opowiadanie czegokolwiek o Waves. Jedynie widać z tego, że zostały przełamane i linia trendu spadkowego, i wcześniejsze ATH. Wzrasta wolumen, więc jest, wydaje się być pozytywnie. Dobra, trochę o srebrze. Srebro niestety nam spada, ale skupmy się na złocie. Złoto przebiło linię trendu wzrostowego i wcześniejsze wsparcie na wcześniejszych dołkach. No i co to oznacza? No, oznacza to tak. Tu jeszcze wcześniej mówiłem odnośnie Bitcoina i wejścia na te duże giełdy i na duże kontrakty terminowe, że Bitcoin może skończyć tak jak złoto, gdzie tak naprawdę nie rządzi podaż i popyt, tylko kto sobie tam ustali cenę. Ci, którzy duzi gracze. No jeżeli tak będzie z Bitcoinem, no to niestety ta waluta też będzie spalona jako normalna, wolnościowa waluta, tylko będzie typowym jakimś produktem, narzędziem do spekulacji i nic więcej. No i niestety tak mamy ze złotem teraz. Teoretycznie mamy duży popyt na złoto, ale cena nam spada. I czy może spadać? Oczywiście, że może spadać. Jeszcze była próba tutaj odreagowania, ale niestety się nie udała. Mamy tutaj dużo wsparć jeszcze po drodze, ale na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że te wsparcia będziemy testowali. NEM tutaj nic ciekawego się nie dzieje. Monero. Tak, Monero jest też ciekawą alternatywą do przesyłania wartości. I tu jest przesyłanie wartości anonimowe. Więc też waluta dość ciekawa. I teraz znowu jesteśmy na szczytach. Więc w tym momencie nie inwestujemy, nie kupujemy na szczytach. Ripple. No, Ripple niestety testuje linię trendu wzrostowego. Zcash to nic ciekawego się nie dzieje. Tak, ja ogólnie jestem przeciwnikiem inwestowania w kryptowaluty na długi termin. I jako wyjątek tego mógłbym zrobić jedynie IOTA jako tą kryptowalutę trzeciej generacji. Ale licząc się z tym, że niestety to będzie niewypał i będzie strata, nie wiem, 90% kapitału. Bo spodziewam się, tak jak już mówię od dłuższego czasu, że jak będzie pęknięcie bańki na Bitcoinie, no to wszystkie waluty polecą i pewno IOTA też poleci w dół. A jak przyjdzie odbicie, to te waluty, które będą się liczyć, pójdą w górę. I teraz clue tego odcinka jest takie, że najlepsze inwestycje są wtedy, kiedy mamy niesamowitą wiedzę na temat fundamentów tego, co się dzieje, zweryfikowaną,
nie jakąś fejkową, i dużą wiedzę na temat analizy technicznej, w którym jesteśmy miejscu. I jeżeli jesteśmy gdzieś na dołkach, jakaś waluta nam ora po dnie, ale ma niesamowite fundamenty i perspektywicznie wygląda bardzo dobrze, to wtedy kupujemy taką walutę. A nie kupujemy taką, bo ktoś coś powiedział w odcinku, że mu się podoba, że sobie kupił. No, nie taką. I teraz niestety tu wchodzimy w kolejną. Tutaj jeszcze IOTA. Moje takie przemyślenie jest, może się bardzo ładnie wkomponować w sztuczną inteligencję. Jest tak zrealizowana, że tak naprawdę sztuczna inteligencja będzie mogła sobie sama zarządzać IOTA. No nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to miało sens. Ale chodzi o to, że urządzenia będą mogły się same ze sobą komunikować bez udziału człowieka i będą wiedziały, co robić, będą się uczyły tego, jak to robić, jak to wykorzystać, jakie mieć z tego korzyści. Dlatego IOTA może tutaj być przyszłościowa i może się tutaj dość mocno zadomowić. Kolejne jest to, i też ważne na IOTA, że obecnie kupujemy mega IOTY, czyli miliony IOT. Bo jak niestety jest duża kasa, to zdarzają się nadciągacze i mogą wam sprzedać powiedzmy 505 IOT po jakichś takich cenach, jak jest teraz, powiedzmy 3 dolary, a teraz się kupuje mega IOT. No i IOTA jest przygotowana przyszłościowo w ten sposób, nie tak jak Bitcoin czy reszta kryptowalut. Gdyby osiągnęła już swoją cenę docelową, to cena IOTY byłaby w przybliżeniu 1 do 1 do dolara. Zobaczcie, milion razy. Dlatego potencjał tutaj jest w ogóle mega ogromny. Ale tak jak mówię, jak coś się nie uda, bo mało kto ten projekt ogarnia technicznie, ale jest dużo tu naprawdę możliwości. Tak jak powiedziałem, plusem jest to, że weszły w to duże korporacje i na pewno jest kasa. Plus to, że będą cisnęli tych deweloperów, żeby coś zrobili. No, minusem jest to, że niestety może się to wszystko wysypać i nie będzie działało. No, człowiek to wymyślił, więc jak najbardziej możliwe są tutaj błędy. No i błędy oczywiście są, więc pewno zadziała to wtedy, kiedy pozwoli się tym błędom, żeby komputery je ponaprawiały. No, jeżeli to wejdzie już w ten stan samo naprawiania, samorozwoju, no to już wejdziemy w stan sztucznej inteligencji, która będzie zarządzała zasobami ludzkimi, a nie ludzie będą zarządzali sztuczną inteligencją. Jeszcze nie wiem, 10 lat temu myślałem, że to jest bardzo odległa przyszłość, ale to, co się dzieje, jakoś wszystko mi się tu zaczyna łączyć ze sobą. Rozwój technologii, kryptowaluty, finanse, że dochodzimy już do tego momentu, kiedy już jest, powiedzmy, wszystko gdzieś może zostać wykorzystane. Sztuczna inteligencja potrzebowała czegoś takiego, co by mogło ją napędzać. Czyli kasa napędza rozwój. No i IOTA może być takim paliwem, który po dolaniu tego paliwa do tego silnika nagle okaże się, że wejdziemy na zupełnie wyższe obroty i rozwój przyspieszy nam jeszcze bardziej. I to też niestety ma związek z handlowaniem, że komputery mają większą wiedzę na temat informacji, szybciej je dostają i większą wiedzę na temat analizy, są w stanie szybciej te informacje przetworzyć. No, a na tym można najbardziej zarabiać. Szybkie przetwarzanie informacji i prawidłowe. Czyli no, według mnie zmierzamy do tego, że tutaj ludzie będą bardziej niewolnikami maszyn niż maszyny niewolnikami ludzi. Tak naprawdę to już jesteśmy w tym momencie. Spójrzcie tylko, albo zastanówcie się nad sobą, ile razy w ciągu dnia spoglądacie na swojego smartfona, na telefon, na komputer, na telewizor, na inne urządzenia elektroniczne. I zastanówcie się, czy czasem nie jesteście już niewolnikiem maszyn. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia następnym razem.